Jak pan sądzi, kiedy poziom naszego produktu krajowego brutto wyrażany, no nie w procentach, ale oczywiście w już wartościach bezwzględnych, on osiągnie poziom przedpandemiczny? Mamy szansę rzeczywiście w perspektywie trzeciego kwartału powrócić, jeżeli chodzi o realny PKB, do poziomu sprzed pandemii, czyli mamy szansę de facto w najbliższych miesiącach odrobić, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą, te straty, które powstały podczas pandemii. W ubiegłym roku, w marcu, na takim pamiętnym posiedzeniu Senatu, kiedy Senat zgadzał się, musiał wyrazić zgodę na zmiany prawne związane z przyjęciem tych wszystkich programów pomocowych dla polskich przedsiębiorców, premier Morawiecki wygłosił przemówienie do senatorów, prosząc ich o zgodę, mówiąc, że my musimy teraz, tak opisowo to ujmę, musimy teraz trochę zacisnąć pasa, aby utrzymać gospodarkę w trybie stand-by, by w momencie, w którym ona się zacznie rozwijać, jak najszybciej gonić tych, wobec których przez lata byliśmy zapóźnieni. Jak pan sądzi, czy to jest ten moment, w którym właśnie zaczynamy popuszczać tego pasa i gonić tych największych? I jak szybko będzie ta gonitwa wyglądała, ta dynamika wzrostu PKB w kolejnych okresach? Rzeczywiście tarcza antykryzysowa, w tym tarcza finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju, koncentrowały się przede wszystkim, aby wesprzeć gospodarkę, ochronić rynek pracy firmy w perspektywie 12 miesięcy. Wtedy zakładaliśmy, że w takim horyzoncie czasu ten kryzys już będzie za nami, będziemy wchodzili z powrotem na przyspieszoną ścieżkę wzrostu. I to się udaje, bo rzeczywiście dokładnie teraz trwają umorzenia z tarczy, wygasają te bodźce do utrzymania zatrudnienia, a gospodarka wchodzi już na całkiem dobre tempo wzrostu. To jest moment, kiedy tą pomoc publiczną trzeba trochę wycofywać. Jest to też moment na to, kiedy no, trzeba zacząć spłacać też ten dług zaciągnięty na walkę z pandemią. A mamy rzeczywiście też taką perspektywę w najbliższych 2-3 latach wysokiej dynamiki wzrostu PKB, więc znowu możemy wrócić do momentu, kiedy będziemy nadrabiali już nie podczas kryzysu, ale poprzez wzrost te zaległości w stosunku do innych krajów, jeżeli chodzi o poziom dochodów. Jeszcze zapytam, panie prezesie, kiedy zaczyna się zapadalność obligacji, które wyemitował Polski Fundusz Rozwoju? Za 2 lata, więc my w tej chwili będziemy otrzymywali te zwroty części tych subwencji, pożyczek płynnościowych, które otrzymywaliśmy. Zakładamy, że starczy dla mikro MŚP, w ramach której udzieliliśmy łącznie ponad 60, prawie 70 miliardów złotych, łącznie z drugą tarczą, około 35-40 miliardów będzie umorzona, natomiast pozostała będzie podlegała zwrotom. Z tego będziemy spłacali też w przyszłości obligacje.